Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Into the Breach. Moi drodzy, wybraliście kolejną misję w ankiecie. Chyba, nie wiem, 80 ponad procent było na nią. Black Rock, moi drodzy, czyli trudna misja. Misja trudna, gdzie będziemy musieli chronić ten do tutaj przyrząd. Dodatkowo mamy High Threat Detected, dlatego pojawił się tutaj kolejny Alpha Scorpion. Do tego musimy oczywiście bronić coal plant, czyli znowu elektrowni węglowej, i do tego jeszcze musimy zablokować trzech wychodzących weków w trakcie całej rozgrywki. To może być naprawdę duże wyzwanie, żeby to wszystko zrobić. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Wyzwania lubię w tej grze, biorąc pod uwagę fakt, że już fabularnie na swoim prywatnym save'ie trzecią misję wygrałem. Tym razem pokonując grę po czterech wyspach. Bo po dwóch, po trzech i po czterech możemy walczyć w ostatecznej rozgrywce. Zastanawiam się, czy jeszcze tylko coś powinienem tutaj zmienić. Patrzymy, Devastator ma coś, ma dasha, dwulówka ma więcej damage, a Artiller ma buildings immune, nie ma żadnej energii na razie, żeby dać komuś więcej ruchu, albo... No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie zresztą. Tak, wydaje mi się, że jest całkiem nieźle, zatem... Spróbujmy, sprawdźmy, bo teraz przed nami jest bardzo ważna rzecz. Teraz ta misja i ostatnia misja zdecyduje, czy będziemy mieli bonus za rozwiązanie tej wyspy bez żadnego błędu. Z wykonanymi wszystkimi zadaniami, więc zmierzmy się z tym. Drugi Alpha Scorpion. Na szczęście nie za bardzo będzie miał co zrobić, bo Alpha Scorpion ten na pewno zaatakuje tu. Chyba, że... Fire damage, NPC actions, ale niestety, zobaczcie, pierwsze będzie ta się ruszać, więc dodadzą tutaj niestety dwa kolejne elementy, także skorpiony będą mogły sobie przejść. Niestety. Tylko teraz trzeba policzyć. On ma ruch 3, więc jest raz. Zakładając, że będzie mógł przejść przez swojego, będzie raz, dwa, trzy, więc nie warto stawać tutaj. Na pewno żadnego mecha, ale możemy postawić tutaj. Wtedy może jest szansa, że robi raz, dwa, trzy. No, nie przejdzie do nas, więc tutaj jest całkiem bezpieczny. Dwulówka natomiast dobrze byłoby ją postawić... Ciężko powiedzieć jak, bo jak postawię tutaj, to na pewno ten żuk będzie chciał się w nas wrolować. No ale będzie tutaj też przestrzeń, to teoretycznie chyba nie ma większego znaczenia, na pewno będziemy chcieli, właśnie to pytanie, jak będziemy chcieli artylerem się ruszać, ale to zaraz się okaże. Dobra, na razie postawimy tak, żeby nikt nie mógł tutaj przejść i zaatakować kogoś innego. Artylera postawię tu, bo raz, dwa, trzy może ruszyć się tu, będziemy raz, dwa, trzy, ewentualnie ruszyć się tu, więc to jest dobra pozycja. Taka środkowa, mniej więcej na ataki z dystansu, żeby je spychać. Mam nadzieję, że da się spychać w te przestrzenie. Wydaje mi się, że powinno się dać. Nie można zepchnąć poza planszę, o tutaj dookoła, tak? Ale można zepchnąć chyba w te dziury. Nie jestem przekonany. Sprawdźmy. Jeszcze musimy trzy weki zablokować. To jest też ważne. O, i mamy jeszcze poda. W takim miejscu, że w sumie nie wiem, czy tam będę chciał pójść. O, proszę bardzo, mówiłem. Okej, tu już jest pierwszy atak. Tu już jest drugi atak. Dobra, tu atakują w ziemię, a tu atakują z dystansu we mnie, dobra. Okej, no i dwóch się pojawiło. Dobra, no i zaczynamy kombinować. Czy jestem w stanie... Mamy paskudztwa, mamy dwa paskudztwa. Dobrze byłoby na przykład zrobić tak... Dobra, buildings immune, prawda? Więc już mam pomysł. Artyler, czyli Misteria, strzela w ten budynek. Na początku, a może inaczej, dewastatorem idę tu, przepycham tego gościa tu. Albo dwulówku, zobaczymy jeszcze którym z nich. I potem strzał tutaj powinien tego odepchnąć, a tego zepchnąć w dół, więc mamy jednego alfę z głowy. Tylko pytanie, co zrobi teraz dwulówka. Dwulówka mógłby, na razie nie zbieramy poda, pod na razie tu zostaje. Dwulówka mógłby, albo dwulówka zepchnie, jeżeli tak, to dewastatorem możemy coś zrobić. Dewastator może zadać w sumie dwa obrażenia. Mógłby zniszczyć tego gościa, gdyby tutaj stanął, ale my byśmy chcieli jeszcze wziąć pod uwagę to. Jeżeli stanę tutaj, właśnie, najgorsze jest to, że Devastator ma teraz... Mogłem to przemyśleć i dać więcej, jakoś HP dać im więcej, bo... Znaczy nie, jeżeli pójdę tutaj, to w ogóle, żeby było śmieszniej... No nie, niestety nie. Zapomniałem, że to jest Robal. A Robal, ten żuk, on się będzie rzucał, więc on nie zablokuje. Nim nie da się zablokować. Niestety. Ruchu, więc... Coś byśmy musieli też z nim wymyśleć. Może na przykład, no dobra, bo dwóch się zajmuje jednym, tak? No nie, przepraszam, tymi dwoma zajmuje się tymi dwoma alfa skorpionami. Ale mógłbym też, zobaczcie, artylerem strzelić, tu zobaczmy jak to będzie wyglądać, jedno obrażenie i jeden spada i drugi zostaje odepchnięty. Co oznacza, że ten zadałby obrażenia temu, gdybym go strzelił dewastatorem. To jest niegłupie, bo spychamy od razu zioma, nie blokujemy na razie żadnego weka i to jest, mamy cztery tury, od następnej tury musimy zacząć blokować.
bo inaczej będzie krucho. Dobra, myślę, że możemy spróbować takiej alternatywy. Znaczy, nigdy nie dostaje obrażeń od przesuwania się, więc to jest też słabiks, ale pozbywamy się gościa za 4, tego przesuwamy, tu jeszcze ktoś może dać obrażenia, a ty w sumie nie jesteś groźny. Jak dostaniesz jeszcze raz w papę, to już i tak zginiesz. Także myślę, że możemy przetestować, oczywiście, czyli tak, ty idziemy tutaj dewastatorem. Dewastator robi boom. Tak. Teraz tobą nie ruszamy się, strzelamy tutaj. Boom. Tak, może spaść. I są 4 ekspy, bardzo ładnie. I została nam jeszcze dwulówka. Więc dwulówka może albo... Właśnie, dwulówka może pojechać tu i dobić. Choć oni tak się wybiją, tak? Oni tak się dobiją, więc warto byłoby na przykład poświęcić ten strzał albo na zabicie tego gościa, albo na zebranie poda, albo na zablokowanie. I coś mi się wydaje, że zablokowanie nie będzie kiepskim pomysłem. Bo pod jeszcze zdążymy zabrać. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jeszcze zdążymy go wziąć. Najważniejsze jest 3 razy zablokować. Jeżeli będzie uważać na nasze HP bardzo mocno. Gorsze, że... A, 4 masz. 1, 2, 3, 4. No, gorsze, że tylko dwulówka będzie mógł blokować, tak? Dobra. Myślę, że zrobimy tak. Mam też opcję w razie czego jeszcze przyciągania się do kogoś, ale chyba nie chcę. Ty jeszcze masz jeden ruch, ale jesteś w dobrym miejscu jesteś, tak? Nie musisz się ruszać, bo jesteś dobry, taktycznie ułożony. Szkoda, że zaraz nie mogę się reperować. Na zaś się nie mogę zreperować. Szkoda, że nie mogę też strzelić. Być może pewnie był jakiś, może był jakiś lepszy. Bo widzicie, tutaj jak nagrywam, to nie do końca spędzam. Mogę nawet spędzić pół godziny myśląc nad jednym ruchem. Tutaj chciałbym jednak przyspieszyć trochę rozgrywki, więc to nie będzie tak do końca, że będę myślał nad najbardziej optymalnymi akcjami ever. No ale. A w ogóle najlepszy... O Jezu. Najlepsze jest to, że on teraz podniesie ziemię, więc gdybym chciał kogoś tu zepchnąć, na przykład spowodować, że to przeciwnik spycha, to by się nie udało, tak? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, wydaje mi się, że to tyle. Nic więcej zrobić nie mogę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Ten atakuje, a potem być ten pierwszy. Atak order był, że to na początku. A jednak, widzicie? Widziałem, że atak order był pierwszy tu. O, bardzo prosty przeciwnik. Okej, bardzo prosty przeciwnicy, więc spoko. O, ten mnie tutaj teraz złapał. Będziemy musieli go zepchnąć. Oj, tu chyba wreszcie włączymy dash. Chociaż niekoniecznie. Nie, moi drodzy. Idealnie. Proszę bardzo, zobaczcie. Tamtego zabijam, tego spycham. Mnóstwo expów dla Misteria. Dobra, to zaplanowane jest. Teraz moglibyśmy zablokować tym tutaj. A dwulówka mógłby na przykład zebrać już poda. Tak? Albo na przykład usunąć tego typa. Protect Call Plan, Protect Time Bot, Defend Earth Mover. Na razie wszystko na razie jest pięknie, tylko właśnie. Ten zostanie zabity, ten strzela, aha. Właśnie, ten strzela, więc musiałbym się troszkę ruszyć. Po strzale, tak? Bo... Tak, po strzale bym musiał się ruszyć i nie będzie źle. Wydaje mi się, że to jest super. To jest i tak super wyjście, więc chyba nie ma co się zastanawiać. Boom. Mnóstwo expa dostał Misteria. I teraz przesuniemy się, wydaje mi się, że do tyłu. Bo to pozycja dalej jest dobra do zrobienia wszystkiego, prawie wszystkiego. No właśnie, bo na przykład ktoś może pójść tutaj, więc ktoś musi zabezpieczać prawicę, więc jednak wycofam się, tak? Czyli pójdę bardziej do tyłu. Tego gościa chyba nie ubijemy. Znaczy, gdybym teraz jeszcze zostawił dwulówkę tutaj i się naprawił i poszedł tutaj, to od razu zaliczamy blokowanie i wydaje mi się, że wtedy będzie już spokój, nie musimy się martwić o blokowanie. Tak coś czuję. Dobra, wycofamy cię tutaj, bo raczej problemu z tym nie będzie. Jeszcze zostawiam poda. Jeszcze zaryzykuję zostawienie go. Chociaż wiecie, fajnie było, gdybym mógł zrobić tutaj i zrobić dasha, tak? Oczywiście mogę zrobić dash. Teraz widzicie, że mam taki zasięg uderzania. Tego zostawię. No, szkoda, że nie mogę go zdzielić, mimo że jestem obok. Chyba, że... A, mogę go zdzielić. Nie, on ma 4 ruchu. Myślałem, że zamienię ich miejscami i tutaj... A, to też... Kurczę, też by przepchnął, bo atak też przepycha. Dobra. Czyli jeżeli dwulówka to zostanie i się będzie leczyć, czyli jak widzicie, spędza turę, żeby się wyleczyć po tym, co się stało, więc już jest spoko. Nie musi strzelać dzięki temu. To mógłbym teraz zablokować i miałbym spokój. Tak chyba, moi drodzy, zrobię. I teraz już wszyscy się ruszyli, end turn, tak mi się wydaje. I dzięki temu mamy już zrobiony blok w Expawning Point, czyli to, co było według mnie najbardziej ryzykowne i niepewne. O, ale pięknie doszły teraz przeciwniki. Doszli przeciwnicy oczywiście, tak? Ja tak se gadam. No dobra, piknie. Tylko teraz, w ostatniej turze będziemy mieli ich sporo. Chyba, że no dwulówka to może cały czas zostać. Co możemy zrobić? Jeżeli...
Jeżeli to był dziabne tego... Bo teraz musimy się tego pozbyć. Koniecznie. Najlepiej się go w ogóle pozbyć z gry. Choć to nie będzie takie... To nie będzie takie proste. Oczywiście... A, no tak. Artyler nie będzie w stanie tutaj strzelić. Na pewno. Będę mógł strzelić tutaj, więc to poleci za. Chciałbym też zebrać tego poda w końcu, bo w następnej rundzie będzie ciężko poda zebrać, jeżeli wyjdzie dużo przeciwników. Jeżeli mam dwulówki nie ruszać i tym miałbym zdzielić tego, to może być problem potem z zabraniem, nie? A poda byśmy chcieli wziąć, bo to jest gwarantowany rdzeń. Pytanie, czy musimy tego ubijać w tym momencie? Czy to nas boli? Czy możemy sobie darować to na razie? Coś tu, że możemy sobie darować. Możemy pójść teraz... Szkoda, że... Szkoda, że, tego, że stąd nie jestem w stanie nikim usunąć. Gdybym tu artylera przysunął, tylko wiadomo, artyler musi najlepiej, żeby trzymał się z daleka. W sumie, gdybym strzelił artylerem w niego, to ten wybuchł. Właśnie to jest najgorsze. On wybucha, więc nie dość, że tracimy tu poda, bądź cokolwiek, co będzie tutaj stało, to też zadaje obrażenia temu budynkowi, więc nie mogę niestety artylerem zabić tego robaka teraz, bo ten tutaj stoi. Mógłbym natomiast uderzyć tego gościa, dwulówką polecieć tu. A po co? Aha. No właśnie, dwulówką polecieć tu. Czyli tego gościa nie ma i tego jeszcze się artylerem dobić. Ej, to też jest opcja. Wtedy dwulówka nie... Wiecie tutaj, on nic nie robi, może się uleczyć. Tylko niestety Devastator będzie w niebezpieczeństwie. Bo będzie, nie dość, że zaatakuje, to nie będzie mógł już użyć leczenia. Więc, ale przynajmniej zablokuje jedno wyjście. Wydaje mi się, że to jest niegłupie. Dzięki temu usuniemy tego zioma. Spróbujmy tak zrobić. Bum. Dobra. I teraz artyler może zrobić to. Na wszelki wypadek na początku jeszcze pójdę dwulówką tu, żeby ten bot był zabezpieczony na wszelki wypadek. Jeszcze mogę oczywiście zawsze przesunąć jeszcze grappling hookiem, gdybym chciał, ale no nie przesunę się, bo to bez sensu. Bum. Artyler, co ty zrobiłeś? O, widzicie? Ważne to jest, tak. Ważne jest jak kolejne zadanie, wykonywanie zadań. Przecież rzeczywiście, jak tu strzelę, to on wodę... Zapomniałem, że on odpycha. Mam nadzieję, że to nie zniszczy poda. Dobrze, na szczęście pody są niewrażliwe na ruch przesuwania, tak? Najlepsze jest to, oni powinni mieć więcej HP, a ten ma najwięcej HP, dlatego że no niestety siedzi tu kalafior, ale zdobędziemy za chwilę ten core, czyli rdzeń, co pozwoli nam. Gdzie mogę to użyć? Mogę użyć tylko tutaj, albo tutaj mogę się przesunąć, dobra. Gdzie będę mógł spokojnie sobie już poprzemieniać tych ludzi naszych. Dobra, moi drodzy, to tyle. Dwulówka sobie nie postrzelał, ale za to dużo punktów kalafior. Nie, Mister Jazda był dużo punktów. Więc jak widzicie, mają tyle samo expa, 32 na 50. End turn. Oczywiście blokując też blokujemy sobie opcję na zarabianie expów, tak? No ale trudno. Dobra. Mam nadzieję, że Devastator się będzie trzymał. Zobaczymy, co wyjdzie. No, trzeba bardzo uważać na Devastatora. Dobra, nikt z nich na szczęście nie będzie ten... w sieci łapał. Zobaczmy teraz, jak oni się poukładają. Świetnie, ten jest dla nas kompletnie niegroźny. Możemy go całkowicie olać, tych dwóch zostało. Dobra, no to jest świetnie. Jest moim zdaniem bardzo, bardzo zacnie. Teraz trzeba tylko zastanowić się, w której kolejności kogo ubijać, żeby zdobyć jak najwięcej expów. I kto będzie chciał wykończyć. Też ważna sprawa, zauważyliście to w komentarzach. Ja też to już zauważyłem, licząc sobie expy podczas montażu. Expów zdobywa się za potwora tyle, ile ma HP. Najprostszy możliwy przelicznik expów. Im więcej HP ma, tym więcej dostajemy nagród. Czyli expo. Im więcej HP ma, tym więcej expów zdobywa się za zabicie. O, bardzo prosta sprawa. Więc tak, ten jest niebezpieczny, bo wali za 3, trzeba się go pozbyć. Zatem tutaj na pewno dash powodowałby 3 obrażenia i 1. Zatem dwulówka mógłby strzelić też tutaj w niego. A... Tak. Dobrze, że ten strzela w tego, bo byśmy musieli tak skupić się mocno tutaj. Chociaż wiadomo, że na dobrą sprawę mógłbym strzelić artylerem w tego zioma. Tylko jego trzeba wykończyć, żeby nie strzelił nam w to. Chociaż mogłaby dwulówka przyjąć jedno obrażenie. Nie jest tragedia. Nie byłoby tragedii, może też z tej pozycji mogłoby zabić. Ale chodzi o to, że jeżeli strzelę tutaj, to tego odepchnę. A ja nie chcę go odpychać, żeby tego zabił. Bo wtedy expy się rozdzielają ładnie. Czy jesteśmy w stanie zabić ich samodzielnie? Jeżeli tutaj pójdę i Devastator zawali tutaj z piąchy, to będzie mieli 2 HP i 2 HP. A zatem dwulówka będzie mógł zabić tego gościa, bo tu będzie miał
i teraz to będzie jeden gość, a wtedy tak, artyler dobije tego i mamy tych dwóch z głowy, tym nie musimy się przejmować. Mamy w razie czego jeszcze jeden research turn, gdybym się pomylił w tym momencie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, dobra. Czyli tak, dasz? Dobrze policzyłem na razie, okej. Okay. I teraz dwulówka. Albo może zlikwidować tego, albo może wykorzystać jeszcze opcję. I zlikwidować tego. I tu mamy jeden HP, przez co nasz kochany Misteria zdobywa również punkt za zniszczenie ciebie. Proszę bardzo, 5 expów weszło. Bardzo ładnie, 37, 35. No i moi drodzy, mamy to. Wykonaliśmy zadanie i mamy wszystkie punkty, które można było zdobyć. 4 były nasze cele misji. Wszystkie 4 zdobyliśmy, jest pięknie. Jestem zadowolony z przebiegu tej rozgrywki. Niektórzy z was widziałem, mówią, że o, to w takim wypadku to jest o wiele prostsze niż FTL, bo rzeczywiście FTL na normalu był trudniejszy niż jest Into the Bridge na normalu, ale według mnie normal daje graczowi taką naprawdę dobrze zbalansowaną, zwyczajną rozgrywkę. Jeżeli ktoś jest bardzo dobrym strategiem, to będzie czuł, że to jest zbyt łatwe dla niego. Jeśli ktoś jest, no powiedzmy, że niedzielnym graczem i zazwyczaj w strategię nie gra i turowe są dla niego nowością, to będzie miał tutaj wyzwanie, a dla takiego jak ja, gracza, niebawem będzie tylko i wyłącznie hard wyzwaniem, więc wydaje mi się, że być może następną misję, jaką będę nagrywał już na hardzie, żeby sprawdzić, jak mi idzie na hardzie, a może streama zrobię z harda, zobaczymy. Więc moi drodzy, zobaczcie. Mister Jazda był aż 20 expów w jednej misji. Pięknie to poszło. Wszystko wykonaliśmy. Zobaczymy, co jest teraz tutaj. I uwaga, uwaga. O! Piękna pasywka. Darmowa pasywka. Pozwala nam, jeżeli będziemy stali obok siebie, to każdy, kto stoi obok, obaj będą dostawali plus 1 do ruchu. Czyli zwiększamy mobilność naszych mechów. Czyli jeżeli będę rozstawiał Devastatora z dwulówką obok siebie, to obaj, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, że to są mężczyźni, oba mechy, może tak, będą miały plus 1 do ruchu, co jest naprawdę dużo, może zmienić jeden punkt ruchu, to naprawdę robi dużą różnicę. No i mamy oczywiście reactor core, czyli rdzeń, jak zawsze. Pięknie, ta pasywka jest super. Następna, moi drodzy, misja to będzie misja z Destroy 5 Goose, a oto już wiem, kto to będzie. Ten typior. Czyli naszym zadaniem będzie zniszczenie 5 takich zielonych główienek, które będzie wysrywało to zielone. Także musimy zniszczyć ich 5. Nie zniszczyć tego, tylko zniszczyć ich 5. A nawet nie wiem, czy on przypadkiem się nie dzieli na pół, jeśli go zabije się. Nie pamiętam już. Już nie pamiętam, ale musimy 5 ich zabić. Więc być może on będzie wysrywał z siebie takie małe pypki. Trzeba będzie je ubijać. Protect the Corporate Tower, oczywiście, jak zawsze w ostatniej misji. To może być ciekawa misja, bo nie wiem, czy uda nam się zepsuć 5. Zobaczymy. To oczywiście w kolejnym odcinku. Ale zanim mamy jeden reaktor... Reactor Core, więc teraz możemy zastanowić się. Widziałem wasze różne podpowiedzi i wskazówki. Pasywka dla ciebie byłaby super taka, czyli już teraz będzie plus 1. I to nie odnosi się tylko do tego mecha. Jeżeli jest coś passive effect, to dostają wszyscy. Wszystkie mechy, bez względu na to, kto trzyma pasywkę. To jest bardzo fajne, dlatego tym bardziej to jest fajne, że to jest za free. Ale może być 2 punkty ruchu, jeżeli damy to jeszcze 2. Wiadomo co, 2. Jak damy tu jeszcze 2 punkty, no, energii. Natomiast, tu trzeba coś zmienić. Trzeba dać Mech Reactor i Mech Move wszędzie przenieść, więc tutaj kogokolwiek tutaj damy, trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Reaktor i ruch, więc... No, ruch, nie możemy, no w sumie powinniśmy może dać tutaj, Misteria może... Dobra, czekajcie, zrobimy tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Każda opcja byłaby ciekawa. Taka zamiana daje nam tak, sidestep, czyli after attacking gain 1 free tile movement. No i problemem nie, to jest świetne dla niego, tylko wiadomo, że teraz nie będzie mógł się już teraz artyler przestawiać po ataku, co dla niego było spoko, ale za to rekompensata jest taka, że ma jeden ruch więcej, mech move, tak, więc to jest rekompensata całkiem spoko. Natomiast Devastator będzie mógł właśnie teraz po ataku zrobić ruch bok, co jest super dla Devastatora, bo on będzie mógł szybko manewrować po polu walki. Tak, i po ataku jeszcze się przestawić. Czyli zaatakować, jestem w niebezpieczeństwie, zmienić pozycję. To moim zdaniem będzie super. Dodatkowo 2 HP dla niego też się przydadzą jako tego, który będzie głównym DPS-em. Także mi się wydaje, że jest spoko. A tutaj mamy Mech Reactor. Problem tutaj jest taki, że teraz Mech Reactor powinien albo pójść rzeczywiście z powrotem w życie, albo pójść w ruch.
pytanie do was. Czy powinienem bardziej zainwestować na razie, bo musimy go zainwestować w coś, nie ma sensu, żeby to stało, a tutaj do niczego innego na razie nie dotrzemy. Zbieranie energii tutaj da nam plus 2 damage, więc będziemy zadawać 3 damage jednym strzałem, co może być naprawdę bardzo spoko w przyszłości. Więc albo dodatkowy ruch, albo 2 HP więcej. Decyzję zostawiam wam, a tymczasem ja tutaj muszę oczywiście dorzucić jeszcze ten reactor core dla Devastatora, żeby on mógł używać dasha. Tak? Więc taki jest efekt wszystkiego, co tu zrobiliśmy. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdziemy jeszcze kogoś tutaj. Jeżeli uda nam się zaliczyć wyspę na maksa, na pewno zdobędziemy kolejną postać, bo zawsze jest do wyboru postać, ulepszenie i 2 punkty energii dorzucone, więc jak widzicie, mamy tu już w ogóle full. Teraz będziemy tylko zarabiać. Zobaczyłem, że do 25% zarabiamy plus 2. Overpower bonus, widzicie, jest next, plus 2 do 25%. Potem już każda energia to jest 1%, więc do 1/4 się opłaca, potem już coraz mniej się opłaca ładować w ten grid defense, czyli co 1/4 strzału będzie chroniony nasz budynek. Tak, wiadomo, o co chodzi. Power available, tak, no bo musimy jakoś zdecydować, co z tym zrobimy. No i oczywiście teraz nie robię żadnej ankiety, bo nie ma sensu. Będziemy tutaj lecieć i pokonywać tę misję. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja się z wami żegnam i do następnego, kiedy będziemy walczyć z glutem. Wielkim glutem, który będzie rozbryzgiwał się na mniejsze gluty, jak w Slay the Spire chociażby. Wielka piona, trzymajcie się! Cześć!